koszykówka do mnie napisała: serio, zobaczymy, co pisze. Że ma za wysoką temperaturę i że wzywa IGS, interwencyjną grupę serwisową. Tak działa Internet of Things. Dzięki czujnikom sprzęty potrafią się komunikować, gdy jest coś nie tak z temperaturą, agregatami albo gdy je zaleje. Sprzęt uczy się na podstawie danych. Można powiedzieć, że przechodząc obok niewinnej lodówki z nabiałem, przeżywacie prawdziwe spotkanie ze sztuczną inteligencją. Mierzy i steruje temperaturę, alarmuje o zalaniu czy steruje natężeniem światła. Oszczędza to czas i pieniądze. Aż mnie zmroziło, jak sobie pomyślałam, jaki to inteligentny sprzęt i co będzie w przyszłości. Zaraz, zaraz. Skąd lodówka ma mój numer? Niesamowite. Serwis skończył naprawę. Wszystko w porządku? Dziękuję panu. Dzięki, lodówko.